jedna kila za jest big light, nie? Honda, Senna, Huracan everywhere today. Pokażę wam dzisiaj, bo jest locik, zaraz pójdziemy. Pokażę wam trochę, jak wygląda taki mały zlocik. Ciężko ich nazwać Amerykanami, bo jeśli oglądaliście Fast and Furious, to wy myślicie, że to amerykańskie. A to Meksiorki, Meksyki są. Czyli to nawet taki temat zbliżony do nich, czyli jak pamiętacie z Fast and Furious, kradli, okradali. Ja nie mówię, że tam wszyscy są tacy, bo są bardzo ciężko pracujący i okej, są dużo, jest bardzo fajnych, rodzinnych ludzi, ale po prostu prawda jest taka, że no tak jak tam kradną i wiecie, i te Hondy i Acury, no to jest ich domena. Oni tak właśnie bardzo się lubują, no i Volkswagen, bo ale ten ich meksykański, nie? No bo jest zrobiony w Meksyku. Ale tak właśnie oni dominują w Hondach Civic i no co tam w tych Acurkach, NSX, no NSX-ach może tak nie, chyba że teraz dopiero po latach, ale już nie pamiętam się na TLX i te małe ILX, no to Meksiorki zawsze. Także pójdziemy, pokażę wam troszeczkę, jak to wygląda. Jest takie małe akurat niedaleko mnie, a teraz padnę do Menarsa, przepraszam, mój ulubiony sklepik, taki to jest oraz dla dużych ludzi. And here we have a scary ones. Keep my ride. I tak tu jeszcze Meksyczki jeżdżą, właśnie zbierają złomek. I mają takimi złomkami jeżdżą, kraty tam są i rzucają byleca, a potem to lata po całej ulicy. Takie metalowe. Dobra, zakupy zrobione. Jedziemy teraz na to, na tych szybkich i wściekłych teraz jedziemy tu, w Meksyku. Oni są zawsze szybcy i wściekli. Nazwa to też chyba od nich pochodzi. Niekoniecznie są szybcy. Myślą, że są. Ale na pewno są wściekli. Wszystko pasuje idealnie, jak się tak dopiero w Ameryce siedzi, to się dopiero zaczyna rozumieć znaczenia filmów. Zaczyna się do tego podchodzić troszeczkę inaczej niż się w Polsce podchodziło, albo całkowicie inaczej nawet bym powiedział w niektórych kwestiach. Dobra. One były chyba to pod tym Portil Losem. Poczekajcie, nie, idą. Idą. O. Idą. Słyszycie? Tu jakieś teselki. No zobaczmy, co oni tu mają. Co to za furki tu mają? Stare Toyotki, Civic Si, 200 koni. Tu trochę fajnych kurek jest. To jest stara Acura, piękna, podoba mi się. NSX-y, AE86. Fajne. W kolesie? Czy co to jest? Czy to jest stara Civica? Pewnie, szczerze, nawet nie wiem. GTS Corolla, tak. AE86, NSX-y. Fast and Furious Eclipse, pamiętacie? Już pojechały 3 teraz. To było moje marzenie, to auto. Oh.
Malinę. Sowalon. Ścigają się. Jedne z najbardziej popularnych samochodów w Stanach. W Polsce to się nie przyjęło tak bardzo. Ale Miata, jak wiecie, balans w tym samochodzie jest niesamowity. Przez to, że jest bardzo lekka, po prostu robi robotę. Mam jeszcze sentereczkę, fajno. Mamy trochę Hond. Wyglądają dobrze, chłopcy wyczyścili. To 160. Any modification here, guys? It's all, yeah, it's all modded. Yeah, that's not the original one. Oh, okay. Yeah. It's 2.0 or 2.4? 2.4. 2.4, okay. Ktoś tam mówi check the oil pressure. Nie bardzo, wszystko pięknie zrobione. Jak widzicie, Meksykanie, jak oni dbają o samochody, to jest dużo szab meksykańskich. Super, jak widzicie, Meksykanie nie potrafią zadbać. Zero rdzy, zero dziadostwa. Wszystko zrobione na sztos. Tam jeden Civiczek miał 2-4 silniczek. Już nie pamiętam, z czego to było. Patrzcie, powyletowało mi to z głowy wszystko. Akorda pewnie jakiegoś, Akord miał tylko 2-4 chyba, nie? Było coś jeszcze? Nie pamiętam. W każdym razie tak, no to jest, to był kult Meksyku, meksykański. Tamże Volkswagena też tam był Jetta, prawda? No to, że białe jeździło na tym Jetta. Ale Hondy, tam Acura, Civic'i, Supra to tak raczej wśród białych była spotykana. NSX'y też raczej, bo to były drogie samochody, więc oni tam głównie tymi Civicami latali, EG6, tak? I jaja, sedany i te sprawy. Nie sedany, bo tam tych jaj to właśnie taki jajo jak tu jest ten, z tym hatchbackiem, to jest bardzo rzadko spotykany. No i tak, jak mówię, no jak jesteś tutaj w Stanach, to odbierasz, zaczynasz to odbierać inaczej, widzisz to inaczej, widzisz ten film w ogóle, zaczynasz rozumieć inaczej i to jest takie, wiecie, no wiesz, że jak naprawdę jest jakby temat i skąd się to wzięło, ten pomysł na film i w ogóle i nazwa trochę Fast and Furious i w ogóle, bo oni tacy ma, wiecie, mają taką tendencję Furiousów. Także ten, to wszystko się ładnie łączy. Także no, rozjechali się troszeczkę chłopaki. Było i dużo więcej wcześniej. Muzyczka grała, także ja przyszłem praktycznie na zakończenie. Szkoda, pewnie mieli takie kafi spotkanie, bo oni jeżdżą często na takie kafi spotkania na rano, że się zjeżdżają, piją kawę, jedzą, gadają, no i dopiero później się gdzieś tam rozjeżdżają dalej. No ale nie udało się wszystkich nagrać, kilka wam nagrałem, ale na pewno jeszcze pojawimy się na wielu, bo jest tego tutaj dość sporo. Także możemy podjechać, jeśli macie ochotę. Dobra, tyle. Lajkujcie, subskrybujcie. No i widzimy się w następnym. Bye! Like and subscribe.